Zdecydowanie miałam okazję zobaczyć, jak wygląda fotografowanie w ekstremalnych warunkach, gdyż wcześniej moje doświadczenia były bardzo takie, wiesz, w spokoju, mogłam sobie fotografować dowoli, bez ograniczeń czasowych, bez jakichś przeszkód, w momencie, kiedy ja czułam, że taka jest, nie wiem, taki jest moment i taką mam chęć. Tutaj nasi uczestnicy mierzą się z przeciwnościami losu, zadaniami, czasem, który im tyka, i tak dalej, więc mogłam zobaczyć, jak wygląda taka fotografia ekstremalna, sportowa, podwodna i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę za dużo zdradzać. Były małe problemy, bo myślałam, że ja się niczego nie boję, ale wyszło, że i lęk wysokości, i lęk przed wodą, mimo że jestem dziewczyną z Mazur, ale to było zupełnie inny związek z wodą niż do tej pory miałam, więc dużo musiałam takich jakby swoich lęków przełamać, nie było na to czasu, żeby, nie wiem, dużo się oswoić, żeby, nie wiem, przespać się z danym zadaniem, tylko po prostu wchodziliśmy na gorąco i robiliśmy, więc faktycznie nauczyłam się bardzo dużo i przełamałam dużo lęków, ale wychodzę silniejsza z tego programu na pewno, z taką większą pewnością siebie. Nie brakuje mi tej pewności, ale po tym programie, jak już mam nową taką umiejętność, którą wykorzystam u siebie, to na pewno jest takie bardzo budujące. Na pewno ten program otworzył drzwi do takiej nowej pasji, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest ekscytujące, jakie to jest przyjemne. Powiedziałabym relaksujące, chociaż po tym programie tam nie było raczej relaksujących scen, bardziej ekstremalne, ale to może być też relaksujące. Jeżeli fotografujemy jakiś obiekt stały, nieruszający się, to powoduje, że skupiamy się tylko na tej rzeczy i jest to taki rodzaj zen. Jesteśmy tu i teraz, mamy coś jakieś zadanie do wykonania i to jest fajne, naprawdę, ciekawe, inne. Nie mam do czynienia z fotografią na co dzień, więc relaksowało mnie to. Rozumiem, że gdy to jest to praca, może być bardziej męczące. Dla nas było zdecydowanie relaksem i rodzajem pasji. Powiem Wam, że ja po programie naprawdę inaczej patrzę na fotografię. Ja każde zdjęcie teraz już przemyślę, już sprawdzam, czy gdzieś tam noga nie wychodzi z kadru, czy gdzieś tam ręka nie wychodzi, czy łokieć nie jest ucięty. Naprawdę, tak otworzyło to oczy na robienie fotografii, przynajmniej mi, że ja się cieszę, że wziąłem udział w tym projekcie. Na pewno rozumiem już to, co jest potrzebne do zrobienia tego fajnego zdjęcia. Że jeszcze do tej pory, zanim wziąłem udział, robiąc mi zdjęcia, tak się zastanawiałem, no róbmy szybko to zdjęcia, no zróbmy i tak dalej, no przecież ileż to jest roboty, cyknąć fotki i gotowe. A teraz wiem, ile czynników na to wchodzi. Każde zadanie niosło za sobą coś, jakiś tam smaczek, z którym musieliśmy się zmierzyć. Jedni boją się prędkości, jedni boją się wysokości, inni boją się czegoś innego. I tutaj każdy odcinek był o czymś innym. Mówiąc tutaj ogólnikowo, jakby w każdym odcinku była inna dziedzina fotografii i nie była ona prosta, więc to nie było takie hop-siup, że wszystko mi poszło jak po maśle, tylko no, musieliśmy sprostać się z rzeczami ciężkimi dla nas.